Hejka, witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj wy już mogliście oglądać środowy filmik o naszym 5-dniowym detoksie, ale my jesteśmy w trakcie jego trwania jeszcze. Dzisiaj jest nasz ostatni, 5 dzień i właśnie jadę na zakupy spożywcze. Jadę na zakupy spożywcze i będę dzisiaj robić zupę warzywną, także nic mi więcej nie trzeba do szczęścia. Hejka, byliśmy po raz kolejny w Home Depot i kupiliśmy takie organizacyjne pudełka, które mam nadzieję będą pasować do naszej lodówki, bo poprzedni system, jaki mieliśmy, nie pasuje mi. Także mam nadzieję, że to się zmieści i że to będzie działać tak, jak ja sobie to wyobrażam. Po pierwsze, lodówka jest pusta ze względu na to, że nie jemy. Mamy detoks. Jakby co, to zostawię wam link do filmiku o detoksie tutaj. Także jak macie ochotę, to zapraszam do oglądania. A wracając do organizacji, to wcześniej właśnie tak to wyglądało. Takie trzy wysokie dosyć pudełka plastikowe i one są beznadziejne, także nie polecam. Sprawdźmy, czy te nowe, czyli te, czy one się nadadzą. Może to będzie działać, nie wiem. Pozdejmowałam wszystkie te naklejki, umyłam pojemniki i wygląda to mniej więcej tak. Ja jestem na razie zadowolona. Fajne jest to, że właśnie one są przezroczyste, więc widzę, co tam jest pod spodem. Nie wiem, czy wy widzicie, ale tam są wszystkie musztardy, chrzany i takie tam inne rzeczy. To zobaczymy, jak to będzie działać. Na razie jestem zadowolona. I ewentualnie zastanowię się, czy nie dokupić jeszcze dwóch, żeby właśnie tak stało 6 na sobie. Wtedy będzie dużo więcej miejsca, bo zazwyczaj nasza lodówka jest wypełniona na maksa. Ale zobaczymy, jak mi się będzie tego używało i wtedy jak coś, to podjadę i kupię. Nic mi więcej do szczęścia nie trzeba. Jedzenie, tylko jedzenie. O 10, czyli godzinę temu piłam soczek. Mam następny, bo na pewno nie zdążę wrócić do domu, zanim będzie pora na ten soczek. Dobra, także jedziemy do Aldiego. Okej, zajechałam już pod Aldiego, biorę moje siatki i lecę na zakupy. Jestem z powrotem i przysięgam, to były tortury. Ja jestem pewna, że ludzie, którzy koło mnie przechodzili, słyszeli, jakie dźwięki wydaje mój brzuch. Naprawdę. Na szczęście mam ten cholerny sok. Zawsze jak wychodzę od Aldiego, to jestem pod wrażeniem, jak tam jest tanio, naprawdę. Za każdym razem. A wracam tu tylko właśnie w takich momentach, jak Aldi jest na przykład najbliżej. Jadę do domu rozpakowywać to pyszne jedzenie i robić zupę. Jestem już z powrotem, pokażę wam na szybko, co kupiłam. Duże opakowanie płatków owsianych, mąka migdałowa, nasionka chia, no i nie było kinły, w sensie komosy ryżowej, dlatego wzięłam takie, no jest to organiczne i ma całkiem dobry skład, więc zobaczymy, co to z tego będzie. To jest komosa ryżowa i brązowy ryż, a to jest jakieś 7 różnych. A tutaj też jest chyba quinoa, ryż i takie tam różne. I kuskus. Poza tym wzięłam fasolki i oliwki. Jeśli chodzi o owoce, to nektarynki, banany, maliny i borówki. A poza tym mamy jeszcze pomarańcze i grejpfruty. A z warzyw wzięłam ziemniaki słodkie, papryczki, szpinak, pomidorki, cebulę,
brokuły, cukinie, ogóreczki i szparagi. I awokado. Jeśli chodzi o przekąski, to tak bardzo delikatnie znalazłam jakieś takie ciasteczka organiczne, które mają bardzo mało składników. I tutaj jest, to jest czekoladowe z kakaem, kokosem, z cukrem kokosowym, z nerkowcami, z jakąś mąką i z solą, a te są z kokosem, nerkowcami, cukrem kokosowym, znowu ta mąka, której kasawa, nie wiem co to jest, sól, naturalna wanilia i migdał. No i gorzka czekolada. Jak może zauważyliście, nie kupiłam żadnego nabiału, ale to nie bez powodu. Mamy zamiar troszeczkę ograniczyć nabiał. Nie wykluczyć, ale ograniczyć. I na pewno teraz od razu po detoksie nie będziemy jeść żadnego, bo to mógłby być błąd. I mięsa też nie było, bo mięso kupiłam 2 dni temu, jest już w zamrażalniku. Kupiłam bizona, mięso mielone i kurczaka. To mięso możemy zacząć jeść dopiero, powiedzmy, od niedzieli. Dzisiaj jest wtorek. Żartuję, dzisiaj jest poniedziałek. Dzisiaj jest poniedziałek. Więc dopiero pod koniec tygodnia będziemy mogli zacząć jeść mięso. Hejka, witam się z wami we wtorek. Jesteśmy po detoksie. Udało się, zakończyliśmy całą tą historię. Jesteśmy gotowi, żeby wrócić do normalnego jedzenia. I dzisiaj zaczęliśmy od śniadanka. W takich detoksach najważniejsze jest właśnie, jak się wraca do normalnego jedzenia, bo to może się skończyć naprawdę nieprzyjemnie. Także my większość dzisiejszego dnia będziemy jeść surowe warzywa i owoce oraz zrobiłam zupkę taką bardzo lekką, warzywną. Po takich detoksach żołądki się kurczą i jak będziemy wracać do jedzenia, to nasze mózgi będą chciały po prostu najeść się nie wiadomo ile, a żołądek potrzebuje o wiele mniej. Także to będzie taka troszeczkę walka, ale trzeba po prostu przystopować i naprawdę przez parę dni spokojnie wracać do normalnych dań. Jesteśmy drugi dzień po detoksie i nasze posiłki są bardzo proste, więc na przykład dzisiaj zrobiłam sałatkę dosyć dużą i zjedliśmy tak więcej niż połowę. I zostawiliśmy drugą część na później. Ja już zjadłam moją część, to jest Tomka, czeka na niego. I teraz mam na przykład ochotę na jakąś przekąskę, więc zjem po prostu pół banana i dodam sobie do tego troszeczkę masła, nie orzechowego, tylko migdałowego.
kotleciki wyszły cudowne. Muszę troszeczkę popracować nad konsystencją, bo była troszeczkę za mokra. Ale użyłam zdecydowanie za dużej cukinii. W każdym razie chciałam Wam bardzo podziękować za oglądanie tego filmiku. Widzimy się w następnym i w następnym na pewno zrobię dosyć duży update, jeśli chodzi o zmiany w autobusie, bo wiem, że w tym filmiku było dużo o jedzeniu, a mało o autobusie. Także obiecuję Wam, że w przyszłym tygodniu będzie lepiej. Widzimy się za tydzień. Pa, pa!